Plebiscyt ludowy, liberum veto, sianie chaosu, anarchia. To tylko niektóre z obraźliwych epitetów, jakimi prezydent Krakowa Jacek Majchrowski określił jedno z najważniejszych narzędzi obywatelskiej aktywności w samorządach. Inicjatywę uchwałodawczą mieszkańców. Skąd ta wściekłość? Mieszkańcy Krakowa pierwszy raz od dawna skutecznie przekonali rządzących do swoich racji. Przygotowali obywatelski projekt uchwały i zebrali pod nim podpisy. Chodziło o miejską spółkę, która wsławiła się między innymi stworzeniem kolejnej w Krakowie samorządowej telewizji i najdroższego sklepu z krakowskimi pamiątkami. Mieszkańcy żądali jej likwidacji, wskazując na brak efektów i koszty idące w dziesiątki milionów złotych rocznie. W Krakowie pod obywatelskimi uchwałami można podpisywać się przez internet. Chociaż do procedowania projektu mieszkańców wystarczyłoby 300 podpisów, to w sprawie kontrowersyjnej spółki pod dwiema uchwałami zebrano ich ponad 5 wow. razy więcej. Ostatecznie za rozwiązaniem spółki zagłosowało 26 radnych różnych klubów, więc sprawa została rozpatrzona przez Radę Pomyśli mieszkańców. To wielki sukces demokracji. Niestety prezydent Majchrowski nie tylko zapowiedział, że będzie blokował decyzje radnych i mieszkańców, ale też atakuje i obraża, korzystających z demokratycznego narzędzia, zaangażowanych obywateli. Tymczasem inicjatywa uchwałodawcza mieszkańców to jedno z najskuteczniejszych, choć mało znanych narzędzi wpływu obywateli na ich małe ojczyzny. Skorzystajcie z niej w swoim samorządzie. Jeżeli zbierzecie odpowiednią liczbę podpisów, radni, gminy, miasta, powiatu czy województwa będą musieli zająć się Waszą uchwałą. W najmniejszych gminach wystarczy 100 podpisów, w największych zaledwie 300. Do zmian w powiecie trzeba 300 lub 500 osób, a w województwie 1000 podpisów. Chcesz coś zmienić w swoim mieście? Skorzystać z inicjatywy uchwałodawczej mieszkańców? Wejdź na www.lubbezpośrednio.pl i dowiedz się, jak to zrobić.